Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z sezonu Ultimate Team. Przeczytałem wasze propozycje co do upgrade'u zawodników i napisaliście Akin Fenua, ale tak jak widzicie, koleś ma tylko 45 tempa, pracowitości niska, dwie gwiazdki sztuczek, a kosztuje, tak jak widzicie, no najtaniej tutaj 9000. Jeśli chodzi o dwie ostatnie czerwone kartki, to na prawo pomoc kupiłem Hansona, to jest zwykła, nieświecąca, więc nic tutaj nie zupgrade'owałem. I Winter, chyba tak to się czyta, środkowy pomocnik, również non-rel, więc bez upgrade'ów. No to kogo zupgrade'uję? Padło na Show Depot i z lewego pomocnika mógłbym go zupgrade'ować na środkowego, ale stwierdziłem, że kupię Hamiltona. No i jak nazwisko, tutaj zobowiązuje do tempa. Zobaczmy skład mojego pierwszego przeciwnika. Jo, i koleś ma informa. Skład Serie A. Będzie ciekawie. Zaczynamy, no zobaczymy co pokaże Hamilton. Głównie kupiłem go dla tempa, także nie będę ukrywał, właśnie teraz Hamilton przy piłce. Muszę pamiętać, że jest on lewonożny, także można sobie tutaj podać, no i niedokładne podanie do Lookmana. No na pewno będzie ciężko, bo tak jak wiemy, no tutaj trafia mi już na te złote składy. Ale jak teraz strzelę bramkę, a tak się dzieje, to po prostu będzie mi łatwiej ogarnąć całą grę. I to już się dzieje, to już widać. I zobaczcie, jak to strzela Hamilton, także no specjalnie, tak jak mówiłem, nie chciałem upgrade'ować środkowego, chciałem dodać trochę tempa i pyk, lewą nóżką Hamilton, mamy 1-0. Przede wszystkim muszę teraz skupić się bardziej na tej grze w obronie, bo ostatnio no, wygrywałem 3-0, tak jak pamiętamy, i nic z tego nie wynikło. Teraz Lookman przy piłce, Lookman. Jak on to zrobi? On ma dobre tempo, ależ tam szukał Kennedy'ego, Kennedy! Jednak chyba był spalony w ogóle, tak jest. Ależ teraz podanie do Telforda. Telford, zobaczcie, kto tam stoi, kto tam czeka! I to jest gol Hamiltona, już drugi! I pamiętamy, jeżeli strzelę hat-tricka, to mogę wykonać dwa upgrade'y. Coś fenomenalnego. Ależ kolej został rozklepany tutaj. Ło! A jeżeli byłoby tak, że strzelę hat-tricka Hamiltona i koleś jeszcze wyjdzie i mielibyśmy rage kit, to mam aż 3. Ale dobra, na razie o tym nie myślę. Trzeba przede wszystkim wygrać ten mecz. Dobra, bronimy, to bronimy. Jak on tak poda łatwo? Co tu się dzieje? Gramy dalej. Zobaczcie, mamy 67 minutę. Really, nigga? I Hamilton został brutalnie sfaulowany. Hamilton, właśnie na boisko, chłopie. Tu musisz hat-tricka strzelać. No właś. No właś. O, jest. I jedziemy. Z lekką kontuzją, ale na szczęście nie musiał zejść z boiska, bo wiem, że to się zdarza teraz. Dobra. Hamilton jeszcze to strzeli. Wiecie co? Przesuwam Hamiltona na atak. 12 seconds later. Ależ tu Lookman wydryblował. No chciałbym, żeby to Hamilton na pustą strzelał. Hamilton! Nie trafia, no na siłę gram. Wiem, że ostatnio w poprzednim odcinku to mnie zgubiło, ale słuchajcie, no tym razem musi się udać. My tu już mamy drugą połowę. Niestety Hamilton zmuszony jest grać z lekkim urazem. Ale zobaczymy, czy to będzie miało jakiś wpływ. Hamilton wychodzi sam na sam. No to byłoby chyba zbyt piękne, gdyby oddało mu się... Aj, już próbuję na siłę. Ale to nic. Mamy jeszcze 20 minut. Hamilton, a uderz sobie! Jak niewiele brakowało. Słuchajcie, no gramy sobie ten mecz. Jest już 63 minuta. Ja się martwię, że nie będę miał tak naprawdę jakich skrótów wam pokazywać z tego spotkania, bo tu nic się za wiele nie dzieje. Poza tym, że strasznie chcę Hamiltonem strzelić bramkę i może teraz kolej zejdzie do niego. Hamilton! Kurde, no byłby gol pewnie, jakbym podawał, ale no chcę, co mi da ta bramka, co mi da to 3-0? Chcę ulepszyć po prostu dwóch zawodników, a nie jednego. Dobra, to już raczej będzie koniec tego meczu. Niestety Hamilton sobie coś nadwyrężył i nie udaje się strzelić nim hat-tricka, także mamy jednego upgrade'a. Słuchajcie, ponieważ Hamilton jest kontuzjowany, a dobrze mi się grało tutaj na środku bocznym pomocnikiem, stwierdziłem, że zupgrade'uję właśnie jego, a w jego miejsce wchodzi Hal. Również lewonożny, 3 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, 87 tempa, 61 strzelania. No zobaczymy, jak ten zawodnik będzie sobie tutaj radził. No i pragnę przypomnieć, że to jest nasz pierwszy srebrny zawodnik tej serii, a my trafiamy w skład cały rzadki złoty. Zaczynamy! O, zobaczcie, jaki ten Hal ma fajne różowe buty, także będzie się odróżniał. No i wykorzystajmy sobie tego zawodnika. Zobaczmy, jak ta srebrna karta sobie radzi. Czyżby zaczęło się podobnie tak jak z Hamiltonem? Nie, no póki co jeszcze nie. No Lito biegnie sforsować moją obronę i w konsekwencji bramkę. Co tu robi? Wycofuje, ale do Hansona. Aj, też patrzcie, no nie może ten Hal na razie. Chociaż Chaud Harry, fantastycznie. No to zagrajmy z moimi dwoma sprawdzonymi zawodnikami. Biegnie Lookman. Lookman wychodzi sam na sam, ale wiem, jak to jest z jego skutecznością. Lookman! Lekko po ziemi i to jest bramka.
Ależ dzisiaj idzie. No może? Czy jest szansa na awans? Kurde, nie jestem pewny. Nie jestem właśnie pewny. Tak jak widzicie tutaj, da się wygrywać brązowym składem ze składami rzadkimi złotymi, tylko trzeba ogarnąć trochę grę. Ja już trochę pograłem, mniej więcej czuję jak to wygląda i teraz sobie znowu wychodzę lookmanem praktycznie na czystą sytuację, jak to będzie finalnie. Ajajaj, liczyłem na jakiegoś może karnego. Teraz Hal bierze udział w akcji ofensywnej. Hal, dobra wrzutka! Ajajajajajajajaj, Telford strzela bramkę. Troszkę w przypadku. Nie wiem, co powiedzieć o tej akcji. W tym meczu na pewno nie będę skupiał się na żadnym hat-tricku. Polecimy sobie. I słuchajcie, jeżeli wygram jakiś mecz 5 bramkami, to niech będzie ten... niech to będzie też ulepszenie. A co? 5 bramek, różnica. Chyba nie jest tak mało. Teraz Perez chce udowodnić, że to oni powinni zwyciężyć! Co ten bramkarz wyczynia? Oskar. Co wymyśli Oskar? Może w końcu uda się mojemu przeciwnikowi strzelić bramkę? Wszystko na to wskazuje, ale... Perez... O, tam on mnie strzelił. Na chwilę przestałem mówić. Na chwilę. I padła bramka. Jednak muszę cały czas komentować. Zobaczmy jeszcze raz. No tutaj przede wszystkim błąd, tak jak widzieliście. Podałem do Kennedy'ego. Tam zaczęły się już pierwsze kłopoty. No ale to nic. Mamy na szczęście jeszcze prowadzenie. Aby je utrzymać przez jakiś czas. Koke lewa noga. Spróbujmy. I wpadło. I jest super. Nie, dobra, nie spodziewałem się. Koke lewą nogą? Jaki koke? To jest w ogóle coke. Ja przez cały czas mówię koke. Kończy się pierwsza połowa i bez zbędnego przedłużania zaczynamy drugą. Telford, a spróbuj sobie uderzyć. A czemu nie? Jeju, myślałem, że wpadł. Naprawdę, myślałem, że wpadł. O nie, 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 nie. Będzie podawał, będzie podawał. Strzela na 3-2. Oskar. Niedobrze, nie jest dobrze. Znaczy w sumie jest dobrze, bo wygrywam, ale wiadomo o co chodzi. No, no po prostu, jakoś koleś ofensywniej zagrał. Dobra, trzeba bronić wynik. No i ten mecz na pewno ciekawszy niż ten poprzedni. Tu cały czas coś się dzieje, na przykład teraz Oxyd wchodzi w pole karne. Ale się udało, myślę, żeby tego Hala nie przesunąć na atak. Jednak, słuchajcie, Telford jest ok, ale on jest dobry w pierwszej połowie, bo w tym momencie nie ma kompletnie siły. I Coke się włącza do akcji ofensywnej, ale nic z tego nie ma. Także, no chyba następny upgrade to jednak będzie Telford. Ojojoj! Ojojoj! Co on tak łatwo tu wchodzi? Nie wierzę, no ale ludzie! Ta bramka była dziwna, ale jest 62 minuta. No jeszcze z jakiegoś wślizgu, no lito, strzela bramkarz w ogóle... Zaspał. Lookman! Ależ broni, Valdez. Jest ciężko. To próbujemy strzelić jeszcze jedną bramkę, wtedy awans miałbym już murowany. Tak mi się przynajmniej wydaje. Lookman. I bez faulu. No dobra, to już powinien być ostatni wykop w tym meczu. Także sędzia, prosimy gwizdek. Gwizdek. Dziękuję bardzo. Także tak by wyglądał ten mecz. Zobaczymy, czy mam awans. Dum, duru, dum, dum, dum. Tak jest. Jest awans i w następnym odcinku dowiemy się, czy będzie tytuł. Także to będzie na pewno interesujące. Piszcie, kogo ulepszać i widzimy się w następnym odcinku. Hej. I myślę, okej, kończę nagrywanie. I gdy wszystko miało być tak super, to patrzę, nie włączyłem nagrywania gry.